Witam Państwa na root cause analysis end-to-end, czyli konkretną część analizy root cause'owej. W dniu dzisiejszym zajmiemy się paroma tematami zmierzającymi do przeprowadzenia ścieżki analizy ewentualnych problemów, które występują w Państwa systemach informatycznych, w szczególności opartych na SAP, ale nie tylko na SAP, ponieważ root cause analysis i solution manager pozwala integrować rozwiązania innych partnerów, nie tylko SAP-owskich. W trakcie dzisiejszego spotkania przeprowadzimy informacje dotyczące samej idei root cause analysis. Co to jest, jak ten proces wygląda, w szczególności end-to-end i co to oznacza. Powiemy kilka słów o powodach analizy RCA, dlaczego jest stosowana i w jaki sposób pozwala nam lepiej i wydajniej administrować naszymi środowiskami. Jak również omówimy sobie sposoby i konieczne kroki do przygotowania systemów do analiz takich. Po zakończeniu rozdziału związanego z samą ideą root cause analysis przejdziemy do informacji na temat typów analizy end-to-end, czyli typów obciążeniowej, zmiennej czy śledzenia wyjątków tego typu. W ramach naszego spotkania będzie również prezentacja na działania takiej analizy w oparciu o nasze systemy demo. W związku z tym wykład będzie połączony teoretyczny z praktycznym. Zakończymy krótkim podsumowaniem dotyczącym samego procesu analizy. Przejdźmy do punktu pierwszego, czyli sama informacja o root cause analysis. Jak wiadomo, na świecie IT tak naprawdę spoczywa cały świat biznesowy. W każdej organizacji informatycy, administratorzy, menadżerowie działów IT odpowiadają za zapewnienie ciągłości działania naszym systemom. W związku z tym muszą te systemy utrzymywać w ciągłej gotowości do pracy, jak również minimalizować skutki ich przestojów oraz obsługiwać różnego rodzaju zgłoszenia problemów przez użytkowników, niekoniecznie związanych z niedostępnością systemu, ale na przykład skargami na wydajność czy nie na poprawne działanie niektórych aplikacji. W związku z tym do światu IT wprowadzono coś takiego, rodzaj analizy, który nazywa się root cause analysis. Tak naprawdę można byłoby przetłumaczyć to na polski z takim stwierdzeniem od nitki do kłębka. Czyli jednym słowem, mamy zgłoszenie problemu, mamy skutek tego problemu, na przykład niedostępność systemu lub problemy z wydajnością, zagłębiamy się coraz głębiej w strukturę problemu, przechodząc od jednego z komponentów do drugiego. Wynika to z tego, że większość naszego środowiska IT w tej chwili jest na tyle rozbudowana, że składa się z większej ilości elementów niż jeden. W związku z tym nasze obecne środowiska IT integrują różne rozwiązania, różnych producentów. Jednym słowem powiązane są w takim stopniu, że analiza jednego z tych elementów łańcucha może doprowadzić do przerwania całego procesu biznesowego. W związku z tym głównym elementem root cause analysis jest odnalezienie głównej przyczyny problemu. Czyli schodzimy coraz głębiej w dół, odnajdując poszczególne komponenty, które nam sprawiały problemy lub generują błąd. Idąc głębiej, odnajdujemy główną przyczynę naszego problemu i naprawiamy ją, opisujemy ją, raportujemy ją, wykonujemy jakieś czynności zmierzające do wyeliminowania głównej przyczyny problemu. Nasz świat, jak już wspominaliśmy, związany jest z wieloma środowiskami. Co więcej, mamy różne metody dostępu do tych środowisk. Obecnie dostępy do naszych zasobów software'owych, aplikacyjnych mogą odbywać się na wiele sposobów. Pracownicy mogą pracować z firmy, mogą pracować zdalnie, mogą dostawać się różnymi typami urządzeń poprzez przeglądarki, poprzez dedykowane aplikacje, poprzez tablety i innego rodzaju, na przykład smartfony, telefony.
W związku z tym analiza takich problemów staje się złożonym etapem, problematycznym i wyszukiwanie poszczególnych elementów i problemów poszczególnych elementów wymaga od nas większego zaangażowania sił i środków, a oraz jakichś tam procedur standaryzacyjnych, które pozwolą nam osiągnąć efekt zamierzony, czyli odnalezienie problemu, likwidacja problemu, zapobieżenie problemom na przyszłość. W związku z tym możemy wprowadzić do naszego rozwiązania narzędzia pozwalające na przeprowadzanie tego typu analiz, root cause analysis. Różni vendorzy dostarczają takich rozwiązań, które pozwalają nam przeprowadzać te analizy w sposób jednoznaczny, w pewien zdedykowany sposób, opisany, zdefiniowany i przeprowadzony. Czyli mamy ustandaryzowany, usystematyzowany sposób przeprowadzania analizy. Pozwala to nam również na osiągnięcie pewnych korzyści przy działaniu takiego rozwiązania. Tymi korzyściami jest na przykład poprawienie ciągłości działania systemów, czyli przyspiesza nam proces realizacji, przyspiesza nam proces rozwiązania problemu, zwiększa dostępność systemu. Jest to główny cel wszystkich działów IT. Zapewnić dostępność systemu jak na najwyższym poziomie. Wprowadzenie takiego rozwiązania redukuje również koszty wsparcia. Redukuje zasoby użyte do rozwiązania problemu, zunifikuje interfejs, ułatwia wyizolowanie problemu. W ramach Solution Managera, o którym będziemy mówili, który będzie głównym narzędziem do przeprowadzania takich analiz, posiadamy licencje, które również redukują koszty samego rozwiązania, ponieważ licencja jest w ramach kontraktu maintenance'owego. Możemy w ramach tych kontraktów maintenance'owych stosować rozwiązanie SAP Solution Manager, które umożliwia analizę takich problemów w sposób usystematyzowany i zintegrowany ze środowiskiem służącym do monitorowania, raportowania i reakcji na zaistniałe problemy. Również w związku z tym, że standaryzacja procesu rozwiązywania problemu jest wykorzystywana na bazie doświadczeń SAP-a i zintegrowana jest z narzędziami dostarczonymi przez SAP-a, dostarcza to narzędzi do samodzielnego rozwiązania problemów dla wielu administratorów. Nie wymaga angażowania na przykład konsultantów zewnętrznych lub innego rodzaju zasobów wymaganych do rozwiązania problemu. Poznanie jednego rodzaju interfejsu czy też procedury przebiegu i analizy problemu ułatwia działanie organizacji IT i ułatwia działanie administratorom, redukując w ten sposób koszty wsparcia. Innym benefitem wynikającym z używania rozwiązań opartych o root cause analysis jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu. Tak naprawdę w ramach narzędzia mamy jeden bezpieczny kanał połączenia do wszystkich systemów oraz możemy udostępnić w prosty sposób dostępy do wsparcia systemów świadczonych na przykład przez SAP. Na tych samych narzędziach zresztą bazuje również możliwość monitorowania i raportowania. Dane są współdzielone między narzędziami, nie wymagają ponownego ich zaczytywania, ponownej obróbki. W związku z tym dane są prezentowane i odtwarzane w różnych sposób, w różnych narzędziach do prezentacji lub rozwiązywania problemów. Zebrane dane w ten sposób są wykorzystywane do metod raportowania stosowanych w naszych organizacji. Typowym przykładem analizy takiego problemu jest obsługa jakiegoś programu, rozwiązania, oparto go przez interfejs przeglądarkowy. Możemy tutaj jako przykład zastosować aplikacje typu ESS czy XSS, czyli różnego rodzaju aplikacje HR-owe wspierające self-serwisy pracownicze czy menedżerskie.
polegające na tym, że użytkownik końcowy, korzystając z przeglądarki internetowej, łączy się za pośrednictwem sieci internetowej naszego WAN-u, czy ewentualnie lokalnej sieci LAN-owskiej, do warstwy prezentacji, czyli do, w tym przypadku jest to Subnet Viewer Portal. Subnet Viewer Portal stanowi tutaj warstwę prezentacji, która przygotowuje nam wyniki działania aplikacji i dostarcza je jako wynik zwrotny dla użytkownika zgłaszającego takie zapotrzebowanie. Natomiast sam NetWeaver Portal korzysta z danych zgromadzonych i z danych obrabionych przez system backendowy. System ten, na przykład SAP RP, posiada warstwę aplikacji wykonującą różnego rodzaju operacje na tych danych, czyli dane wykonuje operacje analityczne, operacje odczytu danych, przekazania do warstwy prezentacji itd. Jest to typowa droga, która dostarcza nam problemów analitycznych, ponieważ na każdym z etapów tej drogi może nastąpić problem z systemem. Nie, może być związane to z niedostępnością na przykład systemu backendowego. Wtedy w warstwie prezentacji zobaczymy błąd informujący o braku dostępu do warstwy aplikacyjnej. Może to być przyczyna związana z dostępem internetowym. Może być to wreszcie przyczyna naszej przeglądarki internetowej, której też możemy wychwycić, jeśli do rozwiązania problemu będzie zaangażowany użytkownik końcowy, na którego maszynie możemy uruchomić trace pozwalający na przeprowadzanie analizy czynności i procesu biznesowego, które użytkownik takowy wykorzystał. Nie musi być to realizowane oczywiście przez przeglądarkę internetową, może być to realizowane przez inne aplikacje klienckie, jak choćby SAP GUI, który również podlega takim analizom. Także główny proces polega na tym. Request od użytkownika końcowego, przesył przez sieć, przygotowanie prezentacji w warstwie odpowiedzialnej za prezentowanie wyniku, przygotowanie wyników w warstwie odpowiedzialnej za aplikację. Warstwa aplikacji po prostu korzysta z danych zgromadzonych w bazie danych, poddaje jej obróbce, która będzie wykorzystana na później w prezentacji. Natomiast aby była możliwość przygotowania takiego rozwiązania i prowadzenia takich analiz, root cause analysis, end-to-end, jak również po prostu root cause analysis, musimy przygotować sobie środowisko, które nam takie rozwiązanie zapewni. Głównym elementem tego środowiska jest rozwiązanie SAP-owskie, nazwane SAP Solution Manager, w wersji 7.1, jest to zalecana wersja w tej chwili, najbardziej aktualna do przeprowadzenia monitoringów, raportowania, dostępności systemów i innych elementów związanych z obsługą procesów biznesowych, jak i procesów technologicznych w firmach. W związku z tym SAP Solution Manager jest elementem wymaganym do uruchomienia tego rozwiązania. Następnym elementem wymaganym do przeprowadzenia analiz, szczególnie wydajnościowych lub problemów związanych z dostępnościami lub analizami wydajnościowymi poszczególnych komponentów, jest rozwiązanie Wiry Introscope. Wiry Introscope jest w tej chwili produktem rozwijanym przez SAP-a. Jest dostarczany wraz z rozwiązaniem SAP Solution Manager, wymaga osobnej instalacji i integracji z SAP Solution Managerem. Monitorowane systemy muszą być uruchomione z kilkoma agentami. Jednym z nich jest SAP Host Agent, wymagający dostępu do naszej infrastruktury sprzętowej w oparciu o system operacyjny, oraz agenci diagnostyczni, którzy we współpracy z SAP Host Agentem zbierają i przesyłają informacje do systemu SAP Solution Manager. Agenci diagnostyczni instalowani są w systemie na poziomie systemu operacyjnego oraz w częściach Java'owych również jako komponenty Java'owe instalowane dla SAP NetWeaver Java. Agenci muszą być zainstalowani i zintegrowani z SAP Solution Managerem.
Ponadto jednym z ważnych czynności jest zarejestrowanie wszystkich systemów w SLD odpowiedzialnym za Solution Manager. SLD jest to system Landscape Directory, miejsce, w którym gromadzone są wszystkie informacje o danym systemie, o jego wersji, o elementach zainstalowanych, o sposobie działania, wszystkie techniczne informacje związane z samym systemem. W SLD wybierane są również informacje dla innych systemów związanych z procesem biznesowym, nie obejmującym analizy root cause analysis, ale takie informacje też są w tym SLD zbierane. SLD musi być skonfigurowane i dostępne dla Solution Managera. Solution Manager, pobierając dane z SLD, dostarcza je do rozwiązania już w tej chwili lokalnego, w oparciu o lokalną bazę Solution Managera, zwanego LMDB. Tak zintegrowane środowisko, poczynając od Sub-Solution Managera, zintegrowanego z Wheel Instroscopem, zainstalowanymi agentami diagnostycznymi, a w końcu rejestracją wszystkich systemów SLD i zebraniem informacji o systemach, pozwala nam do przystąpienia do analiz problemów w sieciach heterogenicznych, czyli związanych ze wszystkimi systemami zarejestrowanymi w naszym SLD. Oczywiście w ramach tego procesu wymagana jest przygotowanie i konfiguracja takiego środowiska. W Sub-Solution Managerze wykorzystujemy do tego Solman Setup, który nie jest jakby częścią informacji dotyczącej środków analysis, ale takie systemy oprócz podłączenia muszą być również skonfigurowane. W Solman Setup przeprowadzamy cały proces konfiguracyjny związany z danym systemem. Przekazujemy do niego informacje o zainstalowanych komponentach, o sposobie integracji, o sposobie monitorowania bazy danych, o sposobie przesyłania tych informacji i synchronizacji z SLD. Po tak zakończonym procesie dotyczącym monitorowania systemu i analizy systemu możemy przystąpić do procedur związanych z analizą konkretnych przypadków, które wystąpiły w trakcie naszego działania. W ramach analiz mamy kilka dostępnych identyfikatorów tych procesów, zwanych udostępniających możliwość analizy end-to-end, czyli analiza typu end-to-end będzie to analiza taka, która jest związana z samymi komponentami, analiza między komponentami, czy działanie między kolejnymi poszczególnymi komponentami systemów informatycznych, zwana jest analizą typu end-to-end. I w ramach tej analizy root cause analysis, end-to-end analysis, mamy możliwość przeprowadzania kilku rodzajów analysis, dokładnie czterech rodzajów. Jedna z nich jest to analiza obciążeń, workload analysis, która pozwala nam przejrzeć podstawowe wskaźniki wydajności, przejrzeć wskaźniki specyficzne dla danych z KPI, czyli Key Performance Indicator, jak również wszelkie dane zebrać o dostępności systemów. Analiza typu zmiany, end-to-end change analysis, pozwala nam uzyskać informacje dotyczące statystyki zmian parametrów na podstawie dziennego snapshotu. Codziennie wykonywany jest snapshot systemów. Wszelkie zmiany w parametrach tych systemów są rejestrowane i zapisywane w historii zmian dotyczących systemów. Kiedy jest to przydatne? W momencie, kiedy dostajemy zgłoszenie o tym, że coś przestało działać. Użytkownicy twierdzą na przykład, że wczoraj działało, dzisiaj już nie działa. My widzimy, że system jest dostępny, ale jakieś powody spowodowały o niedostępności poszczególnych funkcjonalności. Jedną z podstawowych czynności, które możemy zobaczyć, to jest, czy ostatnio zostały wykonywane jakieś zmiany na tym systemie. Ułatwia nam to wyśledzenie ewentualnych zmian, które mogły być, które mogły spowodować błędy w działaniu i dostępności systemów, jak również pozwala nam w
wciągnąć do procesu weryfikacji problemów osobę odpowiedzialną za te zmiany. W związku z tym przyspiesza to nam proces analizy i ułatwia proces analizy w oparciu o ostatnie zmiany w systemie. Można również wykonywać różnego rodzaju porównania międzysystemowe między konfiguracjami różnych systemów. Innym typem analizy jest analiza typu trace. Analiza tego typu pozwala nam na śledzenie działań użytkowników w złożonym pejzażu rozwiązania. Może być to analiza pojedynczego systemu, co sobie zaprezentujemy, jak również może być to analiza złożonych działań na dwóch, trzech, czterech systemach. Jeśli proces biznesowy wymaga na przykład interakcji z więcej niż jednym systemem, możemy taki trace uruchomić dla kilku systemów i prześledzić działania użytkownika w tym systemie. Dostaniemy wtedy szczegółowe informacje pozwalające na zobaczyć, jakie czynności zostały wykonane, jaki był ich impact na ogólny nakład działania, gdzie główne czynności się skupiały, czy po stronie klienta, czy po stronie systemu docelowego na przykład, czy po stronie warstwy prezentacji. Możemy wszelki sposób identyfikować problemy funkcjonalne związane z SQL-em, ABAP-em, JTui, .NET-em, innymi elementami przywiązanymi do naszego rozwiązania, czyli stanowiącymi element składowy działania. Ostatnim z rodzajów, które możemy przeprowadzić, jest analiza wyjątków. Tak naprawdę śledzimy statystycznie, jakie wyjątki w systemie występowały. Możemy na tej podstawie zobaczyć trendy, powiązać to z zadaniami, które były wykonywane przez biznes i zobaczyć informacje o wzroście lub spadku problemów związanych z różnymi rodzajami przyczyn i przyczynami związanymi z działaniem systemów, a właściwie z niewłaściwym ich działaniem, z tak zwanymi zrzutami, na przykład w środowisku SAP-owskim. Także możemy dzięki tej analizie mieć narzędzia zintegrowane z transakcjami ST22 w przypadku ABAP-a czy NWA w przypadku części javowej, gdzie jednym sposobem jest przejście do analizy poszczególnego wyjątku, który został zgłoszony w ramach tego działania. Przejdźmy teraz do informacji dotyczących sposobu działania tych kolejnych rodzajów analiz. W ramach tego mówimy sobie, jakie komponenty muszą być w systemie zarejestrowane i w jaki sposób, aby taką analizę można było przeprowadzić. Zacznijmy od analizy root cause analysis, workload analysis, gdzie dane zbierane są w sposób ciągły i każdego dnia i gromadzone w kostkach Subsolution Managera. Subsolution Manager w tej chwili integruje ze sobą hurtownię danych, w związku z tym dane są przechowywane, bieżące dane i historyczne dane przechowywane są w Subsolution Managerze, ale może być do tego użyty również zewnętrzny BW, to jest kwestia integracji Subsolution Managera z BW. W jaki sposób go zintegrujemy, czy używamy lokalnej, zintegrowanej bazy danych biznes komponentów, czy używamy zewnętrznego BW, które możemy podłączyć do naszego Solution Managera i używać go do składowania wymaganych informacji. Otóż, jak widać na załączonym slajdzie, w pejzażu systemów mamy różnego rodzaju systemy non-SAP-owskie, czyli na przykład JTui, botnety i innego typu systemy i systemy ABAP-owe, tradycyjne systemy SAP-owskie, na których działają różnego rodzaju rozwiązania. Otóż w przypadku systemów nie SAP-owskich, na przykład JTui, na danym systemie musi działać diagnostic agent, o którym mówiliśmy, subdiagnostic agent, który jest integrowany z Delay Introscope'em, czyli przesyła dane statystyczne o wydajności systemów do Introscope Enterprise Managera oraz w przypadku systemu javowego jako komponent zdeployowany jest Introscope Bytecode Agent, który służy również do takich działań analitycznych,
tylko związanych z analizą wskaźników wydajnościowych i przekazywaniem tych informacji o wydajności do Wheeling Transport Managera z poziomu aplikacyjnego, części jobowej SAP-owskiej. Na systemach ABAP-owych tradycyjnie uruchamiane są również diagnostyk agenty, czyli SAP-host agent SMD, czyli diagnostyczny agent, oraz wykorzystywany jest komponent zwany Solution Tool Plugin, STAPI, który takie informacje na nas zbiera i przesyła do SAP Solution Manager. Różnica polega na tym, że SAP Solution Manager przez odpowiednie ekstraktory i przez framework dla tych ekstraktorów przesyła te dane bezpośrednio do kostki. Tak dane tam w kostce są magazynowane, a te części związane z produktami systemów operacyjnych, baz danych czy innych systemów, które chcemy monitorować, tylko dane statystyczne dotyczące wydajności tych systemów zbierane są przez dedykowanych agentów, które integrują się z Intrastop Enterprise Managerem, który te dane na nas przechowuje. Te dane są tam przekazywane i stamtąd przez ekstraktory pobierane do kostek BW. Następnie wykorzystując narzędzia analityczne Root Cause Analysis możemy te dane wyświetlać na różne sposoby. Możemy je wyświetlać z Solution Managera Root Cause Analysis, międzykomponentowa analiza wydajności, lub możemy uzyskać informacje o szczegółowej komponentowej analizie wydajności, korzystając bezpośrednio z dostępu do Intrascope Enterprise Manager. W przypadku End-to-End Cause Analysis korzystamy zazwyczaj z narzędzi zintegrowanych z SAP Solution Manager. W dalszej części wykonamy prezentację tego Work Analysis. No, natomiast w pierwszej kolejności omówimy sobie wszystkie te sposoby, a potem zobaczymy sobie, jak w praktyce można taką analizę wydajnościową, problematyczną, czyli tracy, różnego rodzaju wyjątki i te rzeczy zbadać jako demo. Jest to następny z metod możliwych i dostępnych w SAP Solution Managerze, a konkretnie w Root Cause Analysis. Działanie odbywa się w dosyć podobny sposób, natomiast wymagany jest Diagnostic Agents i SAP Solution Plugin, w zależności od rodzaju systemu. Mamy ekstrakcję codzienną tych danych do bazy lokalnej, Configuration and Change Database, DB, w której te dane są przechowywane. Jest to baza zintegrowana z CDB, jest zintegrowana z Solution Managerem, to jego własna lokalna baza danych, oraz przez ekstraktory z tej bazy CDB dane ładowane są do kostek, które później podlegają analizie. Możemy tam zobaczyć sobie statystykę zmian, szczegóły zmian, historię zmian dotyczących danych parametrów czy różnego rodzaju elementów konfiguracyjnych. Bardziej złożonym i niezwykle przydatnym do analiz problemów i odszukiwania problemów w środowiskach rozproszonych, jak również w pojedynczych hostach, jest analiza typu trace. Analiza ta opiera się o zewnętrzne narzędzie wspierające proces analityczny, czyli monitorujące zachowanie użytkownika. To zachowanie użytkownika zapisywane jest albo w lokalnym logu na dyskach, albo przekazywane bezpośrednio do SAP Solution Managera. Ten trace zapisywany jest na kilku poziomach. Może być rozdzielony na tak zwane kroki, czyli na przykład proces biznesowy składający się z iluś tam kroków, trzech, czterech, może być rozdzielony na kilka z nich. Dzięki temu mamy jasno ograniczone kroki, które były wykonywane. Lub może być w jednym przebiegu, czyli może być zmonitorowany i wytrejsowany cały przebieg procesu działania użytkownika z aplikacją konsolową. Do naszego wyboru należy, czy narzędzie zewnętrzne, SAP Client Plugin, będzie te dane przekazywało do logów, czy bezpośrednio do SAP Solution Managera.
Narzędzie SAP Client Plugin jest oddzielnym narzędziem, które musi zostać pobrane z SAP-a i przekazane do użytkownika końcowego, ewentualnie użyte przez administratora do symulowania działania na własnej stacji. To narzędzie uruchamiamy, w ramach tego narzędzia uruchamiamy czynności związane z trace'em działań użytkownika. Statystyka zmian jest zapisywana do plików, kostek samego SAP Solution Managera, potem może zostać poddana różnego rodzaju analizie z poszczególnymi krokami, z dokładną analizą krok po kroku, co zostało wykonane, ile czasu zajęło, ile kroków, jak często było odwołanie do tego, czyli pełna informacja o przebiegu procesu biznesowego. Szczegółową analizę dla poszczególnych komponentów możemy wywoływać na przykład już z Wilintroskopa i zobaczyć dokładnie rozkład jakiegoś typu, przedstawiający nam i obrazujący zjawisko tego procesu biznesowego, zjawiska, jakie tam zachodzą w trakcie trwania tego procesu. Ostatnim z rodzajów jest analiza wyjątków, czyli jednym słowem różnego rodzaju błędów pojawiających się w działaniu systemów. Podlegają jemu systemy tak SAP-owskie, jak nie SAP-owskie, jak związane z ABAP-em, nie związane z ABAP-em. Dane są ekstraktowane przez diagnostykę agenta i przez SAP Solution Tool Plugin przez ekstraktor do kostek. I na podstawie tych kostek wykonywana jest analiza, na przykład analiza statystyczna występowania jakichś tam błędów, na przykład błędów aplikacyjnych. W ramach tych błędów aplikacyjnych możemy zagłębić się w strukturę tych błędów, odczytać trace błędu, jak również przerzucić się do narzędzi analitycznych w przypadku ABAP-a, na przykład przejść do transakcji SC22, w której możemy zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o problemie. Analiza wyjątków ułatwia analizę przebiegu procesu, skutków procesu. W momencie, kiedy mamy występowanie tych działań częste, niepożądane, możemy wyszukać, czy jest to związane z jakimiś trendami, i te trendy połączyć z zachowaniem użytkowników na przykład. Czyli powiedzmy sobie, że większa ilość błędów może wystąpić wtedy, kiedy na przykład jest zamknięcie miesiąca przy rozliczeniach lub kiedy użytkownicy mają wprowadzać wnioski urlopowe, wtedy pojawia się większa ilość błędów. Możemy odnaleźć, jakie to są błędy, aby wyeliminować je w przyszłości. Mogą być to błędy jednostkowe do pewnych funkcjonalności, które niepoprawnie działają w ramach na przykład zgłoszenia wniosku wyjazdowego, czy wniosku urlopowego, czy rezerwacji jakichś zasobów, tego typu działania, które użytkownik przeprowadza zazwyczaj okresowo, a najczęściej kumulowane są w pewnych okresach czasu. Dobrze, w tej chwili przełączymy się na prezentację. To mi się przełącza, można się posłuchać jeszcze. Okay. Jesteśmy zalogowani do SAP Solution Managera. Możemy to wykonywać w różny sposób. Możemy to wykonywać bezpośrednio z GUI i wejść do transakcji SAP Solution Manager. Ja skorzystałem z bezpośredniego wywołania przekątarkowego Solution Work Center z takiego powodu, że mechanizmy obsługi single sign-on w ramach aplikacji BSP zachowują się troszeczkę inaczej, nie wymagają ciągłego podawania danych autoryzacyjnych. W związku z tym wygodniejszym sposobem jest użycie bezpośredniego sposobu przyłączenia się do Solution Work Center, ale nie stoi nic na przeszkodzie, aby zalogować się w tradycyjny sposób do SAP Solution Managera, wywołać transakcję Solution Work Center i w ramach tej transakcji możemy przystępować do poszczególnych analiz. Zanim jednak do tych analiz przystąpimy, kilka słów o sposobach konfiguracyjnych. To chwilę poczekać na odświeżenie.
aby konfiguracja była możliwa do przeprowadzenia, musi być zakończona konfiguracja podstawowa Solution Managera. Mamy tak zwaną konfigurację basisową, systemową, która powinna być zakończona w całości, jak również system, który będzie użyty w działaniu, musi zostać podłączony do systemu i skonfigurowana jego dostępność. W momencie zakończenia tych kroków dopiero możemy mieć możliwość przeprowadzania różnego rodzaju analiz. Naszym dzisiejszym tematem jest analiza typu end-to-end, ale w ramach cause analysis możemy przeprowadzać również analizę związane nie tylko z komponentami, ale również ze składnikami systemu, takimi jak serwery, czyli hosty, jak bazy danych, czy systemy. W tym wypadku analiza i wskaźniki prezentują nam informacje o danym systemie, o danym hoście fizycznym, o danej bazie zainstalowanej na systemie. My w swoich działaniach skoncentrujemy się na operacjach związanych z Cause Analysis, czyli przechodzimy do zakładki Root Cause Analysis oraz do podsekcji End-to-End Analysis, gdzie mamy dostępne te cztery rodzaje analiz, o których sobie wcześniej wspominaliśmy. Tak zwaną analizę trace'ową, obciążenia, zmian i analizę typu exception. W związku z tym przystąpimy najpierw zgodnie z kolejnością prezentowaną do analizy typu obciążenia. Wskazujemy system, który nas interesuje. W ramach demo zintegrowaliśmy tu system Java'owy, który będzie użyty do prezentacji. Jest to najczęściej wykorzystywany sposób integracji, ponieważ systemy ABAP-owe pozwalają na informacje o wskaźnikach wydajnościowych odczytywać bezpośrednio na systemie ABAP-owym w różnych transakcjach, na przykład STR03N, czy innego rodzaju analizy wydajnościowe prowadzić. Natomiast systemy Java'owe rozbudowane są w tej chwili też w tym samym kierunku i nowe systemy 7.3, 7.4 już te informacje dostarczają w znacznym stopniu w przeciwieństwie do systemów opartych o NetWeavera 7.0, gdzie tych informacji było znacznie mniej. W tej chwili nowe rodzaje NetWeaverów dostarczają większą ilość informacji dotyczących wydajności działania systemu. Tak naprawdę dostarczają większą ilość narzędzi pozwalających te informacje pozyskać i odczytać, ponieważ dużych zmian w samym sposobie monitorowania tych NetWeaverów nie ma od wersji 7 czy 7.3 czy 7.4, natomiast sposoby prezentacji i dostępu do wyników sukcesywnie się zmieniają. Przeprowadzimy analizę w tym razie obciążenia. Aby do takiej analizy mogło dojść, musimy wskazać system, który chcemy analizować. Tym systemem w naszym przypadku będzie system o seedzie BWJ i przyłączymy się do analiz obciążenia. Możemy wybrać różnego rodzaju sposoby prezentacji. Jeden z tych sposobów jest taki, że analiza jest wyświetlana w naszym oknie. Drugi ze sposobów prezentacji otwiera nam oddzielne okno. Wynik jest ten sam, sposób zależy od nas. Startujemy sobie z nowym oknem, które nam udostępni możliwość podglądania. Zmiana, jaka zaszła w kolejnych wersjach, doprowadziła do tego, że wyniki nie wyświetlają nam się od razu. W poprzednich wersjach systemu i w poprzednich wersjach analitycznych w tych zakładkach wynik był prezentowany od razu. Powodowało to dłuższy czas wyświetlania zakładki i dłuższy czas dostępu do danych. W związku z tym zrezygnowano z tego sposobu. Najpierw uruchamiana jest część aplikacyjna, taka, która pozwala nam już na wybór sposobu analizy komponentowej lub nie. I dopiero po wybraniu ładowania danych z kostek możemy przeprowadzić taką analizę. Spójrzmy sobie na taki przegląd informacji wydajnościowych. Możemy go
oznaczyć przedziałem czasowym, który nas interesuje. Możemy wybrać granulację tego przedziału czasowego. W związku z tym, gdybyśmy chcieli przeprowadzić dłuższą analizę związaną z trendami, jak to obciążenie rosło albo się kształtowało, możemy wybrać sobie kilku przedziałów czasowych zdefiniowanych lub wybrać własne przedziały czasowe. Jako że w integracji wykorzystane są nasze demo, które nie są systemami bardzo obciążonymi, my zwiększymy sobie ten przedział analityczny po to, żeby zaobserwować większą ilość danych przedziałowych. Aplikujemy filtr i ładowane są dane obciążeniowe. Jak widzimy, po prawej stronie mamy informacje dotyczące samego silnika, czyli mamy informacje o średnich czasach odpowiedzi z serwletów, średnich czasach odpowiedzi aplikacji typu WebDynPro, średnich czasach odpowiedzi połączeń JAIC-o wywoływanych, informacje o ilości wywołań, o ilości związanych z poszczególnymi komponentami. Komponenty są automatycznie detektowane w momencie, kiedy system został podłączony do systemu monitoringu Subsolution Manager. Detektowane są komponenty, w ramach którego, które są dostępne. W związku z tym ilość zakładek z monitoringiem zależy tak naprawdę od ilości komponentów czy też rozwiązań zintegrowanych z naszą częścią drzewową. W naszym przypadku widzimy tutaj informacje dotyczące części aplikacyjnej serwera drzewowego, komponentów związanych bezpośrednio z Business Intelligence czy z Enterprise portalem. Komponenty uzyskują swój kolor, możemy je prezentować w dowolny sposób, eliminując z podglądu poszczególne elementy. Tak również możemy zmieniać profile, w jaki sposób chcemy to odczytywać. Po zmianie profilów mamy możliwość odznaczania lub zaznaczania poszczególnych komponentów, które są prezentowane. Jak również określać przedziały czasowe, żeby była możliwość przeprowadzenia danej analizy. Dzięki temu możemy wyodrębnić i zweryfikować dużo dokładniej poszczególne zakresy. Profile są oczywiście zdefiniowane w zależności od rodzaju analiz, którą przeprowadzamy. Możemy przejść do bardziej szczegółowych analiz, które wskażą nam dane statystyczne zebrane z pracy systemu. Skorzystamy z przykładowej analizy serwera aplikacyjnego Java. Również możemy sobie podejrzeć taki podgląd celowy, który nam przekazuje w danych już tabelarycznych. Istnieje możliwość budowania własnych warunków przeglądań, kiedy możemy sobie ograniczyć informacje, które nas interesują, do poszczególnych charakterystyk i kombinacji tych charakterystyk, również sposobu prezentacji przez akumulację, wyjątki i tego typu różnego rodzaju kwantyfikatory i wykluczenia, które mogą być stosowane. Możemy również filtrować te dane po odpowiednich kolumnach, które nam są, które nas interesują. W związku z tym to narzędzie jest na tyle elastyczne, że pozwala nam w odpowiedni sposób odfiltrować informacje, na których nas zależy. Dane prezentowane w sposób tabelaryczny, pokazujące zakumulowany czas, średni czas odpowiedzi, ilość wykonań na przykład. W związku z tym wiemy, w jakiej kategorii i jakie elementy zostały wykorzystane. Mamy ileś tam podkategorii, które możemy wykorzystywać do podejrzenia działania systemu. My wszystkich kategorii nie będziemy omawiali. Nie jest to wymagane, we wszystkich procesach działamy w podobny sposób. Jak widzimy, w każdej chwili możemy zmienić u góry okres czasu i granulację czasu, która jest wykorzystywana. Możemy aplikować na przykład filtry, które nam ograniczą informacje do aplikacji tylko typu WebDynPro. Pozwala nam to
bardziej konkretny sposób selekcjonować dane, które nas interesują. Bardzo ciekawym elementem jest dostęp do tak zwane Top SQL Statements, który jest analogiczny do tego, co możemy odnaleźć w części abokowej systemów, gdzie wskazujemy informacje, jakie zapytania zostały generowane, mamy całą możliwość odczytania całego zapytania, jak często, jaki jest średni czas odpowiedzi tego zapytania. Pozwala nam to analizować zapytania trwające dłużej i dzięki temu usprawniać albo sposób zapytania, albo budować dodatkowe indeksy lub zmieniać logikę działania aplikacji. Mamy dostęp do web serwisów. Jeśli korzystamy z web serwisów związanych z częścią AWAP-ową czy Netweaver-ową, a coraz więcej aplikacji zaczyna bazować na właśnie web serwisach, dostaniemy informacje statystyczne związane z web serwisami, jak również statystyczne z web serwisami wywoływanymi po stronie klienckiej. W związku z tym pozwalam to uzyskać informacje najczęściej wykorzystywanych serwisach w sposobie działania. Mamy też informacje dotyczące samego działania serwera aplikacyjnego, jak ilość threadów, ilość zajętej pamięci. Te aplikacje są potrzebne do statystycznego nam otrzymania systemu, do statystycznych informacji powodujących wzrost obciążeń czy spadek obciążeń, kiedy były, jak były generowane. W ten sposób możemy przeprowadzać dla różnych komponentów analizę obciążenia. Przejdźmy do następnego typu analizy. Będzie to analiza typu change, czyli analiza zmian. Analizę również możemy wykonywać dla większej ilości systemów. Po wyjściu z tej prezentacji pokażemy Państwu, że możemy połączyć do analizy większą ilość systemów w przypadku, kiedy chcemy analizować zachowanie systemu. Okay. Podobnie mamy dane statystyczne. Przejdziemy do danych aplikacyjnych. Widzimy, że dane były jakieś zmiany związane z konfiguracją serwera. Odczytujemy informację, dla jakiego instancji dana zaszła, jaki parameter był zmieniany, J2 cluster node, czyli ilość nodów. Po wklikaniu się w dany parametr przechodzimy do sekcji związanych z historią zmian. Także dzięki takim informacjom dowiemy się, jakie parametry zostały zmienione, a co najważniejsze, kiedy. Jak również możemy wyciągnąć wnioski, jaki był poprzednia wartość danego parametru. Musimy chwilę czekać na odczyt danych systemu. Okay. Mamy parametr zmian, mamy historię zmian. Mamy informacje dotyczące zmian. Dodanie parametru, usunięcie parametru, data, godzina i wystąpienie. Także jest to bardzo przydatne w momencie, kiedy szukamy lub domyślamy się, że być może zmiana jest, problemy z systemem związane są z jakąś zmianą przeprowadzoną w systemie. W ten sposób przeprowadzamy dla poszczególnych komponentów różnego rodzaju analizy zmian. Innym sposobem, którą możemy wykorzystać, jest analiza wyjątków. Czyli naszych błędów w systemie. To akurat mamy krótki przedział czasowy, w związku z tym, że danych za dużo nie ma. Zwiększymy ilość w tej chwili. W ramach
tej historii widzimy tendencję do zmian danej przedziały czasowe, które wystąpiły. Możemy użyć różnych profili, akurat w tym wypadku jest tylko jeden profil historii zarejestrowany. Widzimy, że zmiany, że błędy występowały po stronie silnika aplikacyjnego, w związku z tym udamy się do silnika aplikacyjnego Java. Czasami informacja o kontencie jest wyświetlana, wtedy trzeba powtórzyć niestety całą operacje w przeglądarkach. Jest to związane z zabezpieczeniami przeglądarki. Czyli tu application error. Widzimy informację o błędzie, a to jest błąd dzisiejszy, nie zmieniliśmy przedziału czasowego, ale to nam wystarczy do zaprezentowania działania. W ten sposób mieliśmy opis błędu oraz przejście do środowiska docelowego, które nam pozwala wykonać analizę po stronie NWA, Log Viewer. Także z pozycji tego narzędzia przeszliśmy do szczegółowej analizy problemu znajdującego się w środowisku, który wygenerowało ten błąd, w tym wypadku serwerze użytym do prezentacji, serwerze aplikacyjnym o SYSie BWJ. Ostatnim i najbardziej pożądanym typem aplikacji, typem analizy jest analiza trace'owa. Jest to bardzo potężne narzędzie, które pozwala nam prześledzić cały proces działania aplikacji. Możemy dodać więcej niż jedno środowisko, zaznaczając więcej niż jedną pozycję trace analysis, uzyskujemy efekt taki, że śledzić możemy dwa, na przykład lub większą ilość systemów jednocześnie. Może być to system jobowy, system ABAP-owy. W naszym przypadku posłużymy się prezentacją dla jednego systemu. Natomiast, aby to uruchomić, musimy zamknąć wszystkie przeglądarki internetowe wpierw, dlatego że musimy uruchomić ten plugin, o którym wspominaliśmy poprzednio. W związku z tym, zamykamy przeglądarkę internetową. Wynika to z tego, że plugin uruchamia nam samodzielnie przeglądarkę z zainstalowanym Xstation. Uruchamy subclient plugin. Wykonujemy launch. Czasami jest, jeśli jesteśmy zalogowani w Solution Managerze, też musimy upewnić się, że jeszcze wszystkie elementy przeglądarkowe są zamknięte, ponieważ w momencie, kiedy nie mamy gdziekolwiek zostanie ślad po otwartej przeglądarce, nie możemy uruchomić. OK. Udało się nam uruchomić. W związku z tym w ramach tego śledzenia uruchamiamy aplikację, na której nam będzie zależało. Będziemy śledzić działanie w portalu BWJ. Logujemy się do portalu. Od tego momentu mielibyśmy uruchomić jakiś przebieg biznesowy lub inny przebieg, który chcemy wyśledzić. Uruchamiamy gotowość do działania trace'u.
uruchamiamy trace do tego rozwiązania. Wskazujemy. Mamy możliwość uruchamiania trace'u dla wielu rozwiązań lub dla poszczególnych ekstraktorów, które nas interesują. My uruchomimy po prostu tutaj dla całości. OK, mamy stan gotowości do trace'owania. W tym wypadku jesteśmy gotowi do uruchomienia trace'u. Jeśli pola SMD host, port i tak dalej zostały wypełnione, wtedy dane będą przekazywane bezpośrednio do Solution Managera. Jeśli dane zostaną puste, zostaną zapisane w plikach trace'ów, które można zaczytać w Solution Managerze bezpośrednio w tamtej transakcji. Startujemy trace i wykonujemy jakieś działania w systemie, w szczególności działania biznesowe. Proszę zwrócić uwagę, że przyrasta nam ilość danych wysyłanych do danego systemu. W ten sposób śledzimy przebieg biznesowy procesu, który chcielibyśmy wykonać, łącznie z połączeniem do innych systemów. Nam ta ilość danych zupełności wystarczy, żeby zobaczyć o przebiegu. Zatrzymujemy śledzenie i wracamy do naszego przedziału Solution Managera. Ach, jeszcze nie. Jak widzimy, w samym naszym biznes, My Business Transaction, nazwa połączona z pluginem, mamy informację, z jakiej maszyny zostały wykonane. W związku z tym, kiedy śledzimy działanie użytkownika, dowiemy się, w jakim środowisku pracuje. Wskazujemy pozycję. System nas pyta o to, czy przetransferować wyniki działań. Potwierdzamy. Dane z poszczególnych źródeł zostają przeniesione do transakcji. W tym momencie możemy przystąpić do analizy problemu. Uzyskujemy dane statystyczne dotyczące sposobu połączeń, sposobu kodów zwrotów, czyli 200 kod poprawny, ilość trafień z cache'u, jak również kody niepoprawne związane z jakąś obsługą błędów. Przed przystąpieniem do analizy warto wybrać sobie Auto Analysis. Redukuje nam to ilość niepotrzebnych zebranych informacji. I w tym wypadku możemy przystąpić sobie wtedy do szybszej analizy poszczególnych elementów. Wróćmy z powrotem do summary. Mamy informacje o przesłanych ilościach danych, o czasach spędzonych po stronie klienta, po stronie systemu backendowego, jeśli takie wywołanie były wybierane, oraz szczegółowe dane statystyczne umieszczone poniżej w zakładce Server Analyze. Mamy informacje wskazujące nam konkretną metodę działania, ile czasu ta metoda wykorzystała oraz poszczególne typy wywołań, czy były związane z JTUI, jaki czas, jaki system, ile zajęło obsługa procesora, ile zajęło pamięci. W związku z tym bardzo w prosty sposób możemy odwołać się do danych związanych już z danymi transakcyjnymi, na przykład danymi z introskopu, dane statystyczne, szczegółowe, jak również uzyskać informacje o przebiegach zapytania SQL-owego, jeśli taki przebieg zapytania był. Pozwala nam to w łatwy i prosty sposób przeanalizować przebieg działania i procesu biznesowego. Dodatkowym ułatwieniem jest rozkład graficzny prezentujący poszczególne elementy, które może pomóc w dodatkowej analizie.
Ostatnim elementem jest możliwość uruchamiania różnego rodzaju narzędzi związanych z systemami prezentacyjnymi. Podsumowującymi dostęp do systemu. W zakładce Summary, niestety ten proces trochę trwa, związany jest z uruchamianiem aplikacji Java'owych, pojawia się możliwość prezentacji drzewa systemów, które brały udział w procesie analizy. Musimy to cierpliwie tu odczekać kilka chwil na zapytania związane z security i Java. W międzyczasie zanim te security wystąpią, wrócimy na moment do prezentacji. Jest pytanie od uczestnika, czy Solman może działać na HANA, czy wtedy potrzeba BW. Solman może działać na HANA, wykorzystuje lokalną HANę jako swoje źródło BW. Także nie ma potrzeby instalacji oddzielnego BW, bo HANA, Solution Manager wykorzystuje po prostu biznes komponenty zintegrowane w rozwiązanie NetWeaverowe. W tej chwili każdy NetWeaver w swojej podstawie ma SAP BW zintegrowany. Wymagana jest jedynie instalacja rozszerzeń biznesowych, biznes contentu tak zwanego. Jak widzicie Państwo, padło pytanie. W związku z tym po pewnym czasie uzyskujemy informacje o systemach połączeniowych, dlatego zapytania, które wybraliśmy. Uzyskaliśmy informację, że klient zainicjował połączenie, dołączył się do systemu BWJ, a system BWJ wywołał do BW7. System ten jest tu zintegrowany jako źródło użytkowników, dlatego ten proces pewnie nastąpił. Jak również wywołanie jakiegoś procesu monitoringowego związanego z dostępnością systemów BWJ jest bezpośrednio związany z dostępnością BW7, ponieważ sam bez systemu źródłowego nie ma możliwości zalogowania się do części Java'owej. Jeśli PageRush jest bardziej skomplikowany i mamy na przykład jakieś środowisko XSS-owe, SS-owe, to będziemy mieli informację o systemie backendowym dołączonym do systemu. W ten sposób jesteśmy w stanie przeprowadzić detaliczny trace biznesowy działania aplikacji, bardzo pomocny przy analizach szerszych problemów. OK, zakończyliśmy w ten sposób prezentację samego rozwiązania biznesowego do analizy, root cause analysis. Przejdźmy teraz do podsumowania krótkiego systemu. Sam system używany jest do identyfikacji komponentów, które generują nam problem. Znaczy wyszukujemy w drzewie tego najsłabszego ogniwa, wyeliminowanie problemu którego spowoduje, że nie będą generowane problemy wyższego rzędu. Na przykład w momencie, kiedy mamy błąd działania jakiejś funkcji biznesowej, nie została poprawnie aktywowana, czy są problemy z funkcją biznesową, samo rozwiązanie funkcjonalne, które nam ma na przykład przenieść, czy stwierdzić fakturę, czy wysłać do jakiegoś workflow, nie działa. Z prostej przyczyny, jeden z elementów, a konkretnie ta biznes funkcja, nie działa nam poprawnie. W ten sposób możemy wytrejsować całe działanie środowiska. Proces analizy jest standaryzowany i zunifikowany. I nie ma to znaczenia, czy analizie poddajemy systemy SAP-owskie, czy nie SAP-owskie innego producenta. W ten sam sposób mamy jakby dostęp do tych danych, tak zwane jeden wgląd, jedno odczucie tego, co analizujemy.
Narzędzia te pozwala nam w analityczny i prosty sposób, w wyważony sposób podjąć działania w różnych rodzajach systemów, w zależności od tego, w jaki sposób trajsować chcemy te dane. I rozwiązanie bazuje na stale kolekcjonowanych i agregowanych danych. Te dane są zbierane bezpośrednio przez ekstraktory i zapisywane w kostkach BW. Dzięki temu analizie możemy poddawać dane historyczne czy dane aktualne. Jak widzieliśmy na poprzednich slajdach, dane są aktualizowane co godzinę. W związku z tym możemy osiągnąć informacje również przednie dawnego działania czy problemów z systemem. No i samo narzędzie pozwala w interaktywny sposób reagować i prowadzić analizę, czyli odsyła nas z jednego miejsca do drugiego, pozwalając się zagłębiać coraz to głębiej w sposób rozwiązania. Ten sposób rozwiązania root cause analysis został zaadaptowany przez SAP-a, ponieważ jest to generalnie metodologia IT wnikania w głąb problemu. SAP go zaimplementował do swojego rozwiązania SAP Solution Manager i dostarczył narzędzia, które w sposób prosty i skuteczny pozwalają nam przeprowadzić taką analizę. Pojawiło się następne pytanie, ile czasu może zająć konfiguracja RCA dla jednego systemu SAP, na przykład ERP. Konfiguracja jest związana bezpośrednio z czasem podłączania poszczególnego systemu, czyli związana z instalacją składników wymaganych, host agenta NEMA i z konfiguracją system setup dla danego systemu. Zakładając, że mamy już zrobione całe środowisko i nie wymaga nam dodatkowych czynności, przyłączenie systemu tak naprawdę to jest przejście przez konfigurator, zajmuje nam 2-3 godziny dla danego systemu, żeby te wskaźniki uruchomić. Natomiast wcześniejsze przygotowanie Solution Managera do tych prac, które będą pozwalały nam takie analizy prowadzić, to już jest dłuższy czas i wymaga tak naprawdę kilku dni przejście wszystkich kroków związanych z konfiguracją Solution Managera, do prowadzenia monitoringów, do zbierania wskaźników, do konfiguracji różnego rodzaju i parametryzacji Solution Managera. Taki proces zazwyczaj konfiguracji trwa 2-3 dni samego Solution Managera. Dziękujemy w takim razie za uwagę i zapraszamy na kolejne nasze webinaria.